Dobrze, Darku, a więc pytaliśmy się ciebie, skąd wiedziałeś, co wziąć, ile czego wziąć, a teraz pytanko, czy była rzecz, której nie wziąłeś, a była ci potrzebna, albo taka rzecz, której dużo wziąłeś, a okazało się, albo nie wziąłeś i była ci potrzebna, a taka, która wziąłeś i okazała się niepotrzebna. O, w ten sposób. Niczego nie zapomniałem, a jeżeli zapomniałem, to drobnej rzeczy, której już teraz nie pamiętam. Ale chciałem wziąć więcej rzeczy, na przykład zamiast trzech par skarpet, to wziąłem pięć czy sześć. Nie chciało mi się prać co kilka dni. Robiłem tylko jedno pranie ręczne w Rosji przy fajnej studni. I to było tyle. Ale także w tamtym okresie bardzo wiele grałem w tenisa i nie wyobrażałem sobie roku czasu bez tenisa. Więc wziąłem podróż dookoła świata, rakietę do tenisa i nie tylko służyła jako podpórka do roweru, ale udało mi się grać w sześciu krajach, a w siódmym kraju nawet uczyłem tenisa.